świetnie. Mięsko jest. Dobrze, przynajmniej, że nie muszę go wyciągać ze ściany. Ja wiem, że człowiek potrzebuje dużo wapnia, ale nie wapienia! Przydałoby się coś rzucanego, to kurczę. Mogłem zostawić sobie ten krzyż. Święty Shuriken! Siemano, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejną serię z gry Castlevania. Ostatnią już, a to dlatego, że Castlevania Dracula X to jest ostatnia gra z serii Castlevania, która wyszła na te stare konsole, które ja ruszam, na NES-a, na SNES-a i na Sega Genesis. Czym jest Castlevania Dracula X? Castlevania Dracula X jest to gra, poniekąd kontynuacja takich części jak Castlevania 1, Castlevania 3, Castlevania Simon's Quest, bo wszystkie te gry są w jakiś sposób ze sobą powiązane. Castlevania 4, która oczywiście była remake'iem części pierwszej. Castlevania Dracula X jest bezpośrednią kontynuacją, sportowaną na Sega, na oczywiście Super Nintendo z japońskiego PC Engine, co spowodowało, że na SNESie ta gra podobno jest bardzo okrojona w porównaniu do wersji Rondo of Blood, która wyszła właśnie na PC Engine. To poskutkowało średnimi ocenami i nawet nie została ona przeportowana potem do Legacy Edition, czy jak to się nazywało, na Switcha, gdzie pojawiły się wszystkie klasyczne Castlevanie. Tej właśnie zabrakło. Właśnie przez to, że oceny były średnie. Rondo of Blood będzie działo się, wieście zdaje się, lat po Castlevanii pierwszej, kiedy to wszyscy już zdążyli zapomnieć, że coś takiego jak Dracula w ogóle istniało, ale niestety ten obudził się ze swej kaźni, w której zostawił go Simon Belmont i w ramach zemsty porwał siostrę i kobietę potomka Simona Richtera Belmonta. Co za tym idzie, lecimy je ratować, bierzemy bić Simona, nie mając kompletnie pojęcia o posługiwaniu się nim. Także można się spodziewać frustracji, bo to są dzizami przeciwnicy, ale za to nasz Richter jest dużo słabszy od Simona. Bawmy się. Castlevania Dracula X. Witam was jeszcze raz i zapraszam na rozgrywkę. Zobaczmy, z czym to się je. Jakiś śmiech w tle. Całkiem spoko. Ładna grafika, taka jednocześnie niepokojąca, a bajkowa. Czy to jest takiej bardziej horror bajki? Jestem fanem. Dracula się naprawdę zdenerwował. Dobra, już pierwsze co widzę, to że bardzo irytujące będzie chodzenie tym Richterem. Jest taki dość powolny, mozolny. Skakanie też nie mam kompletnie na nie żadnego wpływu. No, nie mam. I oczywiście nie ma tutaj uderzania biczem pod kątem. No bo Richter jest słabym typeczkiem, nie potrafi takich rzeczy. Także jest to typowa Castlevania. Jakieś specjalne zdolności? Richter, cokolwiek? Nie. Standardowa forma Castlevania. Tak, wracamy też do rzucania przedmiotami za pomocą góra i atak. Nie wiem dlaczego odebrali nam możliwość robienia tego tak, jak to było w Castlevania 4 i... Chwila. Sprawdzę w jakiej, bo się będę denerwował, że tego nie potrafię wymówić. Bloodlines, oczywiście. Bo dzisiaj czytałem o Rondo of Blood, dlatego zapominam. Castlevania Bloodlines. Tam też częściowo można było pod kątem robić rzeczy. Matko, jak wezmę coś złego, to mogę podnieść potem przedmiot, który upuściłem. Doskonale, dobrze, dobrze. Jak widzicie, w ogóle używanie tutaj przedmiotów jest trochę inne niż to było w poprzednich częściach. To znaczy, te przedmioty są lekko ulepszone. Jak widać było, topory są trochę większe, a nożami rzuca się aż trzema. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na obrażenia, raczej nie. Bardzo toporne jest to sterowanie, naprawdę. Szczególnie po tym, jak się grało, tak jak ja grałem we wszystkie części z rzędu, to tak topornego sterowania nie czułem prawdopodobnie od jedynki, jeśli nie jest nawet gorsze od jedynki. Dlaczego? Bo wielkość postaci jest inna niż w jedynce. Ta postać jest większa w stosunku do wielkości ekranu i przeciwników. Ale porusza się tak samo wolno. I tutaj taki dziwny efekt, że trochę ciężko ją się przystosować do tego. No ale może to moje marudzenie, zobaczymy na dłuższą metę. No to skacze dużo wyżej. Grafika jest ładna. Bardzo mi się w ogóle podoba muzyka. Bardzo fajny jest ten track. To podnoszenie przedmiotów jeszcze jest spoko. Ciekawe, że mamy taką pełną formę paska HP już tak bardziej w formie
trochę jak na nowszych konsolach, PlayStation albo coś, gdzie nie są to już kropki. Co to jest? Chcę wiedzieć. O, co to? Daj mnie. O, dobra, to jest wysadzenie wszystkiego, co mam. Druga rzecz, która była w części poprzedniej, a nie ma jej tutaj, ani w sumie nie było jej w żadnej innej, mi się wydaje, to jest uderzenie biczem. Jest takie, jakie jest, jak widać. W Bloodlines mieliśmy taką opcję jak przytrzymanie przycisku, żeby on utrzymał trochę ten bicz wiszący w powietrzu, co oczywiście było nielogiczne, ale bardzo pomagało potem w pokonywaniu potencjalnych przeciwników. Zostajesz w powietrzu, dobrze, cieszę się. Aha, dobra, muszę wrócić. Mega. Pomagało w pokonywaniu niektórych przeciwników. Tutaj tego niestety nie mamy. To będzie mnie bolało, bo bardzo mi się to przydawało, szczególnie właśnie jeśli chodzi o latających przeciwników, w tym meduzy, które już mnie zaczynają denerwować. No i oczywiście kompletny brak kontroli nad skokiem to jest coś, co będzie na pewno dużą przeszkodą w pokonaniu tej gry. Szczególnie, że knockback, widzę, w pełnej krasie wrócił. Richter, mam nadzieję, że nie doprowadzisz mnie do białej gorączki i nie spędzimy tutaj 8 godzin. Dobrze, 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 nie spadłeś, cieszę się. Tak jak miałem okazję spędzić 7 godzin z jednym z twoich poprzedników, konkretnie Castlevania 3 i Trevorem Belmontem, temu. No, no przecież ładnie go tam po stópkach. Halo. O, dobra, duży plus, znalazłem duży plus, patrzcie to. Mogę skakać na schodach. Niesamowite, tego wcześniej nie było. Wow. Mogę normalnie podskoczyć na schodach. Nieprawdopodobne, jestem ogromnym fanem tego rozwiązania. Dobra, czyli jak widać ma to swoje plusy i minusy, zobaczymy. Dracula się naprawdę wściekł patrząc na... Co to jest? To jest dziura. Czemu to nie było bardziej widoczne? To była dziura. No właśnie, a co z ulepszeniami bicza? Nie ma w ogóle ulepszenia bicza? O, ciekawe. Tak, tak, byczku, gin. Jump! O Jezus. Richter! Gin! Jak daleko mogę tak przebiec? Nie! Dobra, no trzeba przyznać, że to w całości była moja wina. No to podoba mi się, to w ogóle nie ma żyć. Ani trochę nie ma. W sensie ani continue, ani nic. Przynajmniej nie widzę żadnego licznika żyć. A to oznacza, że prawdopodobnie będę żył, dopóki żyję, no. Chyba ja nie mam żadnej broni teraz. Dobra, może uda mi się go przegonić po prostu. Bardzo bym chciał w ogóle zagrać w Rondo of Blood, żeby zobaczyć właśnie, jak zmieniła się ta gra. W sensie, jak ta gra jest gorsza od Rondo of Blood. Ale myślę, że lepszym pomysłem będzie faktycznie zostawienie tej gry na trochę, skoro to są dwie gry o tej samej fabule i podobnych asetach. Żeby właśnie... Jakiś jumpscare. O, to boss. O, jakie śmieszne masz życie niebieskie. Wow, wow! Kościół, gin. O Jezu! O! Co ja zrobiłem, że miałem taką kontrolę nad moim skokiem? Gin! Czemu Dracula ma władzę nad serwerem, ja się pytam? Czemu wszystko płonie, a Cerber nie? Okej, okay. Mam kilka żyć, a tak to lecę od początku. Dobra, kumam. Całkiem logiczne. Świetnie. Mięsko jest. Dobrze przynajmniej, że nie muszę go wyciągać ze ściany. Ja wiem, że człowiek potrzebuje dużo wapnia, ale nie wapienia! To, co jest? Czasem go odbijam, czasem go nie odbijam. To jest... On decyduje. O właśnie, idzie? Bez sensu. No, powinienem go zawsze odbijać.
No i... Z moim zdaniem strasznie inconsistent, to jest bardzo złe w takich grach, bo... Ciężko się nauczyć danego bossa. Huf! Ciężko się nauczyć danego bossa, jeśli jego reakcje na dane rzeczy są, nie są powtarzalne. Ten się zespawnił. Okaże się, że jesteśmy w przyszłości tak naprawdę. The fuck? Co to jest? Hasło? Może? Okaże mi się, że jesteśmy w przyszłości, a to wszystko jest jeden wielki VR. Poziom drugi. Strzałunia Cerber. Lecimy bliżej zamku. Wioska spłonęła. O, już to dostałem? A, przeróbka muzyki. Coś tu się ruszyło, właśnie. O, no skąd ja miałem to wiedzieć, co za tanioszka, no. Zresztą na pierwszym razem skoczyłem, to już powinienem na drugim też. Śmieszne, że tutaj nie ma ulepszeń do broni. No. Recovery time. Słyszeliście o tym? Standardowa praktyka w grach z tych starych konsol. What the hell? Halo? Jump? Jumpuj! 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 Richter! Nie mamy czasu! Jump! Fuck. Oh wow! Dobra. Będzie wesoło. Stage 2. Jak się okaże, że mamy skończone continue, to nie zdziwię się, że to jest najgorzej oceniona Castlevania ze starych konsol. Dobra, no już trochę znam, ale... Biegnij! Rzuć! Skaczemy, 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 rzuć! Skaczemy, 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 rzuć! Skaczemy! Dobra, trochę wyprzedziłem temat. Jest git. No co teraz? Uff. To już zamek? Szybko. Przepraszam, to będzie jeszcze jakieś przedzamcze. Jak na Castlevanie też nieduże zróżnicowanie przeciwników. To znaczy są tacy podstawowi, którzy zawsze się powtarzali we wszystkich poziomach. Jak na przykład... jak na przykład te wieże. Kości, które strzelają. No ale tacy podstawowi przeciwnicy, jak właśnie nietoperze czy szkielety, przeważnie były po czasie w następnych poziomach zastępowane czymś innym, też podstawowym, ale ze zmienionym asetem. W sumie się szybciej rzuca. Wydaje mi się, że może być lepsze. Nie wiem, czy to zdaje więcej obrażeń. Oko znamy, to jest to główna, właśnie. Chyba najbardziej mi się dało we znaki w Bloodlines. Chociaż przyznam, że tak trudne jak gry z NES-a, to nie były Castlevania. NES ewidentnie ma najtrudniejsze Castlevania na swoim koncie. Kiepskie. Wolę to... Uuu, okej! Wow! Nice! Takich rzeczy nie robiłeś wcześniej. Dobra, okej, czyli można go pozbawić tarczy, ale potem trzeba jeszcze go dobić. To raz, a dwa odbija podstawowe pociski. Bardzo ciekawe, że coś takiego mu... Dobrze. Przeciwnik, który jest na ziemi. Płoń. Nie no, na maksie zasięgu nikt nie... Aha, okej. A po to tu jesteś. Na maksie zasięgu nie jest w stanie mi za bardzo niczego zrobić. Okej, po to są ustawieni wszyscy na raz. Żeby do czego mnie zabić, tak? Dobra, nie ma problemu. Nie, jestem całkiem niezły w grze reakcyjnej, to... Nie powinno mi sprawić jakiegoś większego problemu, trzymam kciuki przynajmniej. Omae wa mou shindeiru. NANI?! Wow! Ej, wcześniej tak nie robiłeś! Czemu ty mnie zaskakujesz? Co mnie to spoko, przynajmniej mają jakiś... inny zestaw ataków, poza tym, który cały czas się ogląda. Okej, czyli jak sięga nad głowę tym...
To może odwalić dziką akcję. Tylko, że ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, jak długo on przeżyje? No właśnie, bo ja nie mogę za bardzo nic zrobić z tym jego atakiem. Nie muszę go po prostu zabić do czasu. Aż... Up. Zanim zdążę wyprowadzić ten śmieszny atak. Nice. A nie. Może się odsunąć po prostu? Albo może skoczyć nad nim? Już nie wydaje, że jestem w stanie tym sięgnąć. O! No właśnie. No czemu ty robisz teraz jakieś nowe rzeczy, których nie miałeś wcześniej? Głupie pułapki. Siema Pawcio. Pawciu. Pawciu GD. Szlak by potrafił. Jesteś dzisiaj pierwszy. Czego poszukujesz na tym streamku, powiedz? Wszystkie! O Jezu, ja Cię kojarzę z komentarzy. Faktycznie, zostawiałeś, oglądałeś je chyba do tyłu, bo zostawiałeś komentarze w odwrotnej kolejności. To Ty byłeś? Chyba Ty. No przecież przytulił mnie do ściany, nawet nie mogłem skoku wykonać. Kto testował tę grę? Kto stwierdził, że to jest dobry pomysł? Dobra, zaraz dotrzemy z powrotem. Widzimy się na miejscu. No i jesteśmy z powrotem, słuchajcie. Nie, nie, skacz, 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 błagam, Richter. No, aha, jak on się składa, to nie mogę mu przyłożyć, dobrze. W ogóle ile on ma HP? Lubię, jak bossy mają dużo HP, bo to ode mnie wtedy wymaga, żeby faktycznie się czegoś uczyć. W sensie, nie mogę go zraszować, więc muszę się w miarę uczyć jego ataków. Chyba go przypadkiem spuszowałem w dobre miejsce. O, jednak nie. O, jednak bardzo nie. Uff. No nie toperzu, halo, nie robiłeś tak. Czemu tak szybko latasz teraz? Uspokój się. Hohoho! Strzałunia! Co głównie prowadzi content dla dzieci, udało mi się go nawrócić do nagrywania. A content... No możesz mi go podsunąć, jestem ciekaw w sumie. Przeszukiwałem trochę internet w poszukiwaniu jakichś twórców Geometry Dasha, ale szczerze mówiąc, ci, którzy jakoś bardziej pokazują twarz, a nie tylko to, jak przechodzą poziomy, czyli próbują jakoś sobą budować ten content, trochę mnie denerwowali, bo to straszni krzykacze są w dużej mierze. Dobra, ciekawe co tam z poziomem trzecim. Stage 3. Gdzie tym razem? Do podziemi? A jeszcze nawet nie. Juniorski. Ja z niewymowną przyjemnością na razie robię content z Geometry Dasha. Nie ma nic absolutnie, co by powodowało, że chciałoby mi się zrobić chociaż chwilę przerwy. Nawet już tak momentami mam tak, że gram sobie w te Castlevanie i jak mnie zaczynają frustrować, to już mam takie, ale bym sobie zagrał w tego Geometry Dasha. Ale mimo wszystko bardzo lubię tę grę i chcę też gdzieś tam mieć je w tej biblioteczce. Nie stawać się taki w całości ograniczony, powiedzmy, Geometry Dashem, żeby też mi się nie przejadł, bo tak naprawdę streamy to jest dla mnie jedyny moment w tygodniu, kiedy ja gram w gry w tej chwili. Bardzo rzadko podnoszę gry poza streamem. Więc... Nawet teraz, jak wyszło Shadow of the Erp Tree, które chciałem zagrać, to sobie darowałem, bo wiem, ile by mnie to kosztowało czasu.
a nie mam go. Za krótki recovery time tu jest. O! O! To sprytne było. 200 IQ korki. Jak kucam, to nie tracę równowagi. Nie! Nie, nie chcę spadać więcej. No matko... Kurde, to brzmi poważnie, powiem wam. W sensie... powiem tak, ja nie chciałbym... Na ten moment nie mam w ogóle problemu z tym jeszcze, no bo... Nagrywam sobie dla zabawy, więc jakbym stwierdził, że Geometry Dash mi nie leży, to bym go po prostu zostawił, nie? Nie zależy mi na tych zasięgach w tym momencie, bo jakby ja się z tego w żaden sposób... Ała! Ja ani na tym nie zarabiam, ani tym bardziej się z tego nie utrzymuję, nie? Ale współczuję, że już w pewnym momencie jest taki moment, taki etap. Bo z jednej strony też bym chciał, tak nie, żeby móc robić tego więcej, no ale żeby robić tego więcej, to właśnie musiałbym mieć więcej czasu, a co za tym idzie, no dobrze by było, jakby to mi przynosiło pieniądze. Z drugiej wiem, jak to wygląda, no bo już nieraz gdzieś tam oglądałem jakichś twórców, którzy opowiadali o tym, jak to wygląda, że w pewnym momencie po prostu trzeba się bardzo przejmować już. No gin. Zasięgami i to czasem kosztuje trochę kawałek duszy, że tak powiem. Ale bym kiedyś zrobił stream z horrorów. W sensie nie mówię o Castlevanii, bo to się też kiedyś mówiło się o tym per horror. Ale na przykład jakiś czas temu była Outlast Trials, a nawet nie sprawdziłem w końcu tej gry, bo mi się jakoś bardzo nie chciało. No, nie spadanie, nie wierzę, to będzie tak dramatyczne. O Boże, jak ja nienawidzę zrzucania mnie z półek. Nie! Dobra, mogę dostać obrażenia, trudno. Nie! Dobrze, że jak kucam, to jestem przytwierdzony. To w sumie nie jest takie głupie, bo... Jednocześnie jest tutaj to... Ta standardowa frustracja ze spadania, która była... Czemu spadasz jak kamień w dół, a nie płynnie idziesz w prawo? No błagam, nie rób mi takich rzeczy. Richter! Że jednocześnie jest tutaj to denerwujące spadanie, jak w typowej Castlevanii. Gdzie cię coś spycha z półki. Ale jednocześnie możesz tego uniknąć, po prostu kucając. Przydałoby się coś rzucanego, czy kurczę. Mogłem zostawić sobie ten krzyż. Święty Shuriken! Dobra, będę whipował. O, mam coś rzucanego, świetnie. Nie! Nie denerwuj mnie. Mam. Dobra, jestem na półce. Zabić nietoperza. Nie spieszymy się. Dobra, jest git. Co to się... Nie! Godzie chciałeś mnie złapać. Ja widzę po tej grze, jak bardzo ona próbuje wykorzystywać te mechaniki zrzucania mnie z planszy. To jest celowe wykorzystywanie tego, czego wszyscy nienawidzili w jedynce. Hamuwa wredna, ale przyjemna. Miło do tego wrócić, bo to jest to, co mnie frustrowało w trójce. I chyba będzie wracało tutaj.
No i już nie masz tarczy. O! Wiem, że... Dobra, mniejsza. I ten przekichany moment, ja bym powiedział... Ty chamie pospolity. Co to jest? Nie, będzie coś latało tutaj na 100%. Będzie mnie zrzucać z półki. Sobie żartujecie ze mnie teraz. Nie dość, że wyginęły, to jeszcze ich kości są używane przez Drakulę. Nie! Kucni! Nie zdążyłem! What the fuck? Co jest?